Dzień dobry, kochani, w nowym vlogu. Słuchajcie, stęskniłam się za wami. No, trochę mi zajęło. Tak, mam jakieś przerwy ostatnio we vlogach. Słuchajcie, jest dzisiaj środa, a to oznacza, nie wiem, czy pamiętacie, czy wiecie, samochód kurde, że w środę rano zawiążę małą do babci, także mam trochę czasu wolnego. No i co? I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj nagram vloga. Nie wiem, co jeszcze będę robiła dokładnie. Znaczy, mam taki zarys ogólny, co dzisiaj będę robić. Chciałam sobie też do was trochę pogadać. Także zacznę od tego, że muszę wybrać śniadanie. Tutaj nie ma takich, wiecie, jakichś takich miejsc, może... W sumie nie wiem, co jest w Polsce, żeby to porównywać, ale tutaj nie ma takich fajnych jakichś śniadaniowych miejsc. No przynajmniej ja nie znam takich, żeby w jakiś, wiecie, pójść w jakiś fancy i mieć jakieś coś fajnego, tylko są takie właśnie, wiecie, McDonald's i KFC i ich oferty śniadaniowe. Jest 10:00, nie mam czasu za bardzo jechać z powrotem do domu, bo zanim wiecie, pojadę do domu i ogarnę śniadanie, no to minie trochę czasu i zanim pojadę wtedy do studia, będzie znowu mniej czasu, a ja mam czas ograniczony, dlatego że trzeba potem odebrać małą od babci, zanim będzie wielki... korek na autostradzie. No, także taka smutna historia na początku, gwoli wyjaśnienia mojego planu. Słuchajcie, jak wypowiedziałam te wszystkie smutne rzeczy na głos dotyczące śniadania, to pomyślałam, że walić to i jadę do domu. Kupiłam dwie bagietki i pomyślałam, że zrobię sobie kanapkę taką, jaką chciała, zamiast opychać się śmieciami. Zrobiłam wczoraj pastę jajeczną, także najlepsza. I słuchajcie, do tego jeszcze kupiłam kwiatki. A dlaczego nie? Lubię kupować kwiaty. Lubię cięte kwiaty, no lubię. Także lilię sobie kupiłam jeszcze. I słuchajcie, do kawy takiej w domu na spokojnie kupiłam sobie jeszcze muffinkę. Normalnie kupuję dla wszystkich, teraz wam kolejną smutną historię opowiem. Ale za każdym razem jak kupuję więcej, to Peter jęczy, że chcę go roztyć, a on chciałby przestać jeść takie rzeczy. Ja za każdym razem, jak chcę coś kupić, to jestem rozdarta pomiędzy nie chcę być egoistką, a nie chcę też sabotażować jego starań, także kupiłam tylko sobie, także nikt nie musi wiedzieć, nikomu nie mówcie. Z okazji koronacji króla, jak się okazuje, Victoria Sponge, także zobaczymy, czy jest dobra. Zrobię sobie kawę, zrobię sobie kanapkę, a potem skoczę do studia, chociaż szczerze powiedziawszy, to jest korci mnie, żeby tam nie jechać dzisiaj. I to nie tak, że mi się w ogóle znudziło to, co robię, tylko narzucam sobie cały czas takie tempo, które czuję, że nie jest moim. Nie wyrabiam się i czuję frustrację i teraz staram się tak jakby odnaleźć siebie z powrotem i przestać narzucać sobie takie sztuczne tempo, które nie jest moim tempem i które mnie wykańcza. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Mam taką tendencję, że bardzo dużo zadań sobie daję i później nie jestem w stanie może sprostać temu, albo to nie jest takie, jakie bym chciała i czuję taki niedosyt albo niezadowolenie i to jest coś, co sama sobie robię, bo to nie jest coś, co ode mnie inni oczekują, tylko ja stawiam sobie coś takiego, a potem ciężko jest. Chociaż wiecie co, jak tak mówię to wszystko na głos, to... Czuję taką kroplę w morzu. Także wracając do sedna, po śniadaniu i po kawie na spokojnie pojadę do studia na chwilę. Wiecie co, w sumie dobrze się stało, że przyjechałam do domu, jakby po prostu kosmos dał mi znać, bo zaczęło padać, a ja mam pranie na dworze, znaczy miałam, bo już się ściągnęłam. No i zaczęło właśnie padać. Także tak wygląda nasz maj. Znowu kolejny maj wygląda wstrętnie. Pogoda wygląda na deszczową. Nawet w kwietniu nie było tak deszczowo, jak jest w maju. Już kolejny rok. Idzie się załamać. Po prostu tyle wam powiem. Idzie się kompletnie załamać. Jestem już w studiu. Myślę, że to była dobra decyzja, żeby pojechać do domu. Zebrać myśli. Wiecie co? Łapię się ostatnio na tym, że narzucam sobie nie swoje tempo. Mam takie wrażenie, że już o tym mówiłam, jak byłam w domu. Wiecie co? Ja po prostu jestem w takim jakimś dziwnym stanie ostatnio. Skupiam się, bardzo staram się przynajmniej skupiać na tym, żeby wrócić do siebie, bo wiem, że jeśli chodzi o różne rzeczy, umiem, mogę, stać mnie na to wysiłkowo, mentalnie, po prostu umiem dać radę, ale nie wtedy, kiedy nie jestem sobą.
I właśnie nie czuję się sobą ostatnio i staram się właśnie skupić na tym, żeby odzyskać tą taką wewnętrzną radość z różnych rzeczy, bo umiem popatrzeć na siebie z boku i wiem, że po pierwsze życie nie wygląda tak, jak kiedy się jest w takim stanie się czuje. I po prostu to jest taki... Wiem, że jestem w jakimś ciemnym dole, który ma ściany z takiego błota. Wiecie, którym nie da się wydostać nie da stamtąd, ale widzę światło na górze. To jest właśnie takie miejsce, do którego światło raczej nie dociera, ale ja widzę już światło na górze i staram się skupić na tym, żeby po prostu zbudować z tego błota schody i wyjść na górę z powrotem. No bo wpadłam po prostu w taką dziurę. Taka dziura ma oczywiście swoją nazwę, ale nie chcę tutaj w tej chwili się w to zagłębiać. Może wam opowiem więcej za jakiś czas, bo myślę, że opowiadanie o niektórych rzeczach też jest takie terapeutyczne. I nawet nie chodzi o to, że ktoś musi to usłyszeć, ale samo wypowiedzenie na głos niektórych rzeczy i usłyszenie samego siebie jest zdrowe. Także możliwe, że wam powiem niedługo więcej, a póki co chciałam właśnie wytłumaczyć, właściwie nie wytłumaczyć, tylko chciałam opowiedzieć, jak się sprawy mają. A jeśli chodzi o mój dzień, to właśnie tak jak powiedziałam, wróciłam, przyjechałam do studia, ale nie mam już zbyt dużo czasu, bo byłam w domu przez chwilę. Właściwie to godzinę mi to zabrało. Zabrało mi tylko godzinę, ale tak czy siak właśnie w środę przez to, że mała jest u babci, jest na drugim końcu miasta i robi się tutaj około czwartej, między czwartą a siódmą po południu jest taki masakryczny korek na autostradzie, przez którą trzeba przejechać. I jak pojedziecie na przykład po czwartej, to jest tak, no godzina byście sobie posiedzieli w takim korku, więc bez sensu. Najlepiej jest pojechać wcześniej, czyli tak właśnie jak chłopcy wychodzą o trzeciej ze szkoły, to chwila potem najlepiej jest ruszyć od razu. Dlatego skoro jest już, która jest godzina? 11:55, dobrze byłoby, żebym wróciła do domu przed trzecią. No i właśnie wiedząc już to wszystko, uznałam, że może dobrze byłoby wykorzystać ten czas jakoś i Peter nas odwiezie na flipouty, na trampoliny, na czwartą. Tam sobie poskaczemy z chłopakami przez godzinę i jak będzie wracał z Grace od swojej mamy, to nas po prostu odbierze. I myślę, że to jest fajny pomysł na to, żeby nie tracić właśnie czasu. A jeśli chodzi o trampoliny, to słuchajcie, wykupiłam karnety. Wykupiłam karnety na flipout i powiem wam, że się strasznie opłaca. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Polsce, ale może mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to wam powiem, jak się cenowo ma. Bo normalnie bilet kosztuje za godzinę około 12 funtów. Tak między 10 a 12 to naprawdę jest, zależy chyba w której godzinie może i tak dalej. Niektóre nawet kosztują 15. No i a na mnie chyba 9 i to też za jakieś malutkie dziecko w któryś tam dzień, o którejś godzinie, jeśli wiecie, o co mi chodzi. No i właśnie tak mniej więcej kosztuje około 11 funtów, 11-12 funtów bilet, a te bilety kosztują 9,50 za cały miesiąc. Te, o których przed chwilą mówiłam o za godzinę, za jedną osobę, a tu jest za jedną osobę 9,50 na cały miesiąc i możesz codziennie być przez godzinę. Także wydaje mi się, że to jest po prostu oferta aż steal, wiecie, kradziona, taka, że aż rozbój w biały dzień, jeśli chodzi o wartość tego, bo ten flipout u nas jest super. Jeszcze, nie wiem, jakieś pół roku temu tam było połowę rzeczy zamkniętych, ale oni to wszystko teraz pootwierali. Nie wiem, czy był jakiś remont, czy to było, nie wiem, czymś spowodowane, ale teraz wszystko jest otwarte do takiego stopnia, że jak wchodzisz tam, nie jesteś w stanie w tą jedną godzinę ogarnąć wszystkiego, dlatego myślę, że taki karnet to jest fajna sprawa. Także to jest już nasz trzeci raz w tym tygodniu. Dzisiaj będzie nasz trzeci raz w tym tygodniu. A przynajmniej od kilku dni, bo byliśmy chyba w niedzielę, w poniedziałek i teraz w środę będziemy. No, także polecam wam, jeżeli lubicie sobie skakać, bo ja sobie lubię skakać. Będę traktowała te trampoliny jak taki, wiecie, ćwiczenia, bo na siłownię nie mogę się zmobilizować i tak dalej. A jeśli chodzi o trampoliny, to świetnie się bawię. Jeszcze w dodatku jestem z dziećmi, także dwa w jednym. Także win-win situations, wszyscy wygrywają. W końcu wyszło tak, że babeczka wylądowała ze mną w pracy. Powiem wam, że czas tak szybko leci. Najpierw mi się nie chciało tu przyjeżdżać, ani nic zaczynać, a teraz mi się nie chce wracać do domu, bo bym po prostu siedziała i robiła, bo
Kurde, tak jak zawsze, tak zawsze jest. Ja dlatego wiem, że czasem nawet jak mi się nie chce, muszę tutaj przyjechać i zacząć, bo ja wiem, że to lubię. Lubię robić to, co lubię, to, co robię. I kurde, zawsze mi brakuje czasu. Najpierw motywacji, a potem czasu. Zdążyłam podjechać do domu, żeby skoczyć po chłopców. Nie lubię po nich podjeżdżać pod szkołę, bo jest zawsze tak dużo samochodów, nie mam gdzie zaparkować. Że Peter już nadgorliwy poszedł, a że zostawiłam klucze od domu w domu, to do niego dołączę. Bo będziemy się niedługo zaraz zbierać na flip-out. Słuchajcie, weszliśmy do flip-out today, dzisiaj. I jest jaka różnica pomiędzy teraz a kilka dni temu. Masakra, jak było strasznie dużo ludzi, ale jest tak cichutko, fajnie. Nawet będzie to inne doświadczenie niż tak, wiecie, przepychać się w tłumach. No dobra, idziemy się bawić. Peter już na nas czekał, wyrobił się błyskawicznie, żeby pojechać po Grace i nawet się nie spodziewałam, że będzie na nas czekał. W godzinę obrócił, wow, właśnie przy tym ruchu ulicznym. No i co, wróciliśmy do domu, padnięci, zamówiliśmy pizzę, zaraz idę odebrać. Powiem wam, że ten flipout to jednak trochę mięśni uruchamia, bo... Czułam dzisiaj te mięśnie po tych ostatnich naszych skakaniach. Chociaż dzisiaj było bardzo mało ludzi, prawie nikogo. Ludzie, którzy opiekują się tymi poszczególnymi stacjami, po prostu stali, nic nie robili, bo znaczy oni i tak stoją się, patrzą generalnie, pilnują, czy nikt sobie nie robi krzywdy, ale chodzi o to, że się nudzą strasznie, w ogóle tak mi smutno było za nich. Znaczy wiecie, szkoda mi było ich, jeśli chodzi o taką pracę, wyobraźcie sobie ileś tam godzin, no bo w weekend to jeszcze szybko czas leci, jak jest tak dużo tłumów, ale na co dzień to musi się strasznie dłużyć, zwłaszcza, że przecież tam nie ma okien w tym budynku, jest ciemnica i tak siedzisz ileś tam godzin w takiej ciemności, dzień za dniem, tak sobie, nie? Ale przynajmniej do niektórych rzeczy nie trzeba było czekać, jak poszliśmy na przykład na samochodziki i na go-karty na początku, też chłopcy poszli. Wzięłam telefon ze sobą do tych miejsc, gdzie trzeba było mieć buty właśnie na samym początku, tylko potem zostawiliśmy buty i zostawiłam też telefon. Poszliśmy się bawić, ale tak jak jest mało ludzi, to się jest zupełnie odsłoniętym, widać cię, a jak jest dużo ludzi, to wiecie, tak jak było w Great Gatsby, nie wiem, po polsku jest chyba Wielki Gatsby, kiedy jestem pewna, że jej imię było Jordan, powiedziała. Ja oglądam to po angielsku, więc po polsku może się delikatnie różnić dokładność, jak ona to powiedziała, ale ona powiedziała, że uwielbia duże imprezy, bo na dużych imprezach jest bardzo intymnie. I to jest właśnie prawda. Im więcej ludzi, tym bardziej jest się niewidzialnym. Ja też tak uważam. Także są plusy i minusy, bo do różnych atrakcji nie trzeba czekać, a z drugiej strony, jak jest się na przykład na trampolinach, to jak jest więcej ludzi, nikt cię nie widzi, także trzeba spróbować każdej opcji, wydaje mi się. Jest 9:30. Właśnie skończyliśmy kąpiele dzieci, szykowanie ich do spania. Jeszcze zostało trochę ogarnięcia na dole, chociaż nie za dużo, trzeba tylko właściwie podkurzać i zmienić zmywarkę. I po prostu czuję się strana dzisiaj. Jestem tak zmęczona. Zmęczona. Nie wiem, czy po prostu wieczór się nie skończy na tym, że pójdę się wykąpać i zostawię wszystkie różne edycje, tablety i inne takie po prostu samym sobą i pójdę może do wanny poczytać, bo dostałam od takiego pana, który przeprowadza dzieci przez jezdnię, ja tak cały czas tylko opisuję. U nas to się nazywa, ta funkcja nazywa się, znaczy, którą ten zawód, powiedzmy, tak, który on wykonuje, to jest ten lollipop man, bo ten znak stopu, który pokazuje pojazdom,
kierowcą, to jest Lollipop, no i to jest Lollipop Man i to się tak autentycznie nazywa ta funkcja. I nie wiem, jak to się po polsku nazywa, więc cały czas mówiła, że ten pan, który przeprowadza dzieci przez jezdnię, no bo tak. Zaczęliśmy, chyba wam kiedyś mówiłam, że zaczęliśmy z Peterem troszkę częściej z nim rozmawiać i tak weszliśmy na wspólne tematy i on mi pożyczył książkę. Ale numer, że o tym właśnie mówię, tak światło mrugnął. Ale numer. No i on mi pożyczył książkę o spirytualizmie. Tak mi się wydaje, że po polsku to by było. I bardzo mnie ciekawi w sumie ta książka, chciałabym ją przeczytać. Nie jest ani jakaś masywnie gruba, ani też nie ma jakiegoś dużego formatu. Także wydaje mi się, że szybko będzie się ją czytało. I jak się okazuje, jest autora, uwaga, który jest z Glasgow. Bo pan właśnie, który ma na imię Pat, opowiadał, że spotkał się z tym autorem. No to ja się pytałam, czy tutaj w Glasgow, czy gdzieś tam. Oni mówią, że tu w Glasgow właśnie. I że to było ileś lat temu. No ja się zapytałam, czy on jest z Glasgow, ten autor. A on mówi, że tak. A strasznie dużo osób jest ze Szkocji, z Glasgow. Słuchajcie, na przykład Annie Lennox z Eurythmics jest Szkotką. Albo Texas, zespół oczywiście. I jeszcze sporo innych. Nie wiem, o których wy moglibyście słyszeć. Emily Sand na przykład jest ze Szkocji. No dobra, słuchajcie, nie będę was nudzić więcej, bo wydaje mi się, że to był trochę taki nudnawy vlog, ale tak to wyglądało dzisiaj u mnie. Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o kciukę, kurę i do następnego, pa. Słuchajcie, co wam powiem. Pomyślałam sobie, że do tej kąpieli fajnie byłoby wziąć ze sobą kieliszek białego wina. Więc poszłam do sklepu, bo u nas o 10:00, tak samo jak we mnie, raczej nie w całej Polsce, ale u nas we mnie tak samo, o 10:00 już zamykają sklepy, nie sprzedają alkoholu. Więc jak nie sprzedają alkoholu, to wszystkie sklepy są pozamykane. No i więc chciałam się pospieszyć i już wyciągam sobie wino z lodówki w sklepie. A kto mnie zaczepia? Właśnie ten pan, który przeprowadza dzieci przez jezdnię, nazywa się Pat. To taki starszy w ogóle pan, nie wiem ile on może mieć lat, ale już taki siwiutki jest i starszy, ale jest naprawdę przesympatyczny i znowu mi mówił właśnie o autorze tej książki, pokazał mi zdjęcie z tym panem w tej chwili i myślę, że to chyba znak, no, że po prostu muszę zacząć.